Po raz pierwszy. To, to się tu dzieje. To się, to się dzieje na waszych oczach, dosłownie. Dosłownie. Możecie tu, tu, jest nas dwa. Po raz pierwszy w historii możecie nas zobaczyć. Dokładnie. Na, ale na podcastu. Ja wiem, musieliście do tej pory wchodzić do naszego Instagrama. Para krokastu, no. Musieliście do tej pory wchodzić na nasz kanał? Pora absurdu. Musi, albo Beszterski i Klaudę Klaudii. Natomiast... Dziękuję, że mnie też uwzględniłeś, bo już myślałam, że tylko siebie wiesz tutaj. Dobra, będziesz wytnijcie promował. to. Wytnijcie to, nie ma Klaudii. Co to znaczy wytnijcie to, ja to montuję. Ktokolwiek to wycina. Nie masz żadnej ekipy. Nie wiem, czy zostaniemy przy tym, że każdy odcinek będzie wideo, bo po prostu jesteśmy leniwi. Klaudia zna mnie zła. Ponieważ jestem? popełniłem przypadkowy błąd. Jaki? Nie, nie spodziewałem się. Nie o ale mi ciśnienie wzrosło, bo już wiem o czym mówisz. Ale ja się Klaudia nie spodziewałem, że do tego dojdzie. Ale jestem zdenerwowana. Moi drodzy, muszę przed wami powiedzieć, że zostałem ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Wypadku. Wy to jest dobrze powiedziane, bo to dosłownie wypiadło ci chyba z czeluści odbytu. Tak, i Klaudia jest na mnie zła, że stałem się ofiarą własnej zachłanności. Moi drodzy, przypadkiem wygrałem Nintendo Switcha na aukcji na Allegro. Zupełnym przypadkiem. Nie spodziewałem się, że do tego dojdzie i chciałem przed Klaudią powiedzieć, Klaudia nie wiem, jak do tego doszło. On tak szedł korytarzem i tak, o nie, poslizgnęła mi się noga, o nie, otworzyło się Allegro, uuu, weź udział w licytacji Nintendo Switcha, o nie, to nie ją nie Było tylko 600 sztuk w bardzo dobrej ofercie mm, zawsze nowego bardzo... Nintendo Switch Mateusz, OLED I ja przypadkiem kliknąłem, przypadkiem. Na twoje kombinerki też była świetna okazja. Wy... Nie, można nie już wyjaśniliśmy, kupić. to nie są kombinerki, to jest multitool. Powiedz, to, powiedz to wyraźnie. Multitool. multitool. Teraz dzięki temu, że mam wizję, mogę pokazać ludziom, czym jest Multitool. Dla tak. tych, którzy to oglądają. Czekaj, bo to muszą być doznania dźwiękowe. Jest etui na rzepa. I teraz, żebyście wiedzieli, czym jest Multitool, pokażę tutaj kamerę bliżej nas. To jest takie narzędzie. Dlatego powiedziałem, Klaudii, że to są kombinerki. No kombinerki jak nic. Ty jesteś kombinerka. Nie wiem, czy tam się złapię ostrość, moi drodzy, ale to nie są kombinerki, to jest Multitool, który, patrzcie, ma kosę ma kosa numer 2. Yy. <coughs> Czy ty jesteś rozczarowana poziomem podcastów? Jestem rozczarowana życiem z tobą. Podcast to tylko dodatek. Podcast. 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 Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry dzień Witam dobry. państwa. Kto to się wsłucha? I ja i ty i my. A kto się dzisiaj nawet wyglądał? Mieliśmy ostatnią imprezę eurowizyjną. Wydaje mi się, że to było... W obszarze czasowym pomiędzy poprzednim podcastem a tym, ponieważ pamiętaj, że poprzedni podcast nagrywaliśmy w niedzielę czy w poniedziałek, więc od tamtej pory minęło ponad półtora Czyli tygodnia. Czyli wy nawet nie wiecie, że była Eurowizja. To była znaczy my dopiero musieliśmy wam powiedzieć. Dokładnie, wy żyjecie w przeszłości, w przyszłości, w czasie jakim żyjecie. Bo to jest tak, że słuchacze naszego podcastu Żyją tylko w uniwersum naszego podcastu. Jak nie ma podcastu, to oni wtedy żyją pod kamieniem, nie wiedzą, co się dzieje, nie wychodzą z domu, Aha. więc my dopiero musimy wam powiedzieć, była Eurowizja. I uwaga, spoiler, ogromny. Polska nie wygrała. Wiem, myślisz, jak że, mogliśmy. Czy myślisz, że słuchacze naszego podcastu są jak postacie z gier, że jak wyłączasz grę, u nich się nic nie dzieje? Jak włączasz grę, czyli jak włączasz podcast, nagle ich życie zaczyna się rozwijać? To jest moja wizja. Słuchaczy naszego podcastu nie ma, jak nie ma podcastu. To już nie jest tak, że oni nie chodzą do pracy, ich po prostu nie ma, oni znikają. I jak w Avengersach w Endgame, tak. że oni tak. Psz, I, I nasz podcast to jest takie kontrakcja dla kliknięcia. Oni się pojawiają, wjeżdża podcast i nagle ileś dziesiąt tysięcy słuchaczy pojawia się na świecie. To jest niesamowicie. Właśnie obraziłeś jakieś 20 tysięcy osób, które nas słuchają, Dlaczego? mówiąc, że są tylko NPC w naszym życiu. nie są, Klaudia? My jesteśmy głównymi bohaterami tego życia. Na pewno. Chciałbyś, bardzo byś chciał. W każdym razie. Tak. Mieliśmy jak co roku imprezę eurowizyjną, Mieliśmy. która była połączona z moimi urodzinami. Masakra! Ta śmieciana zawsze przyjeżdża jak nagrywamy. Cały cały tydzień śmieci nie wywożą, śmierdzi na całe osiedle. Nagrywamy podcast przyjeżdża, no. Jak co roku odbyła się nasza Eurowizyjna impreza, połączona trochę z moimi urodzinami, mm -hmm. ponieważ nie wiem, czy wiecie, ja jestem super fanką Eurowizji od maleńkości. Kocham Eurowizję, kocham, to jest moje święto. To jest tak, że ludzie oglądają jakieś mecze, jakaś olimpiada, cokolwiek. Czekaj, czekaj czy ty masz czelność powiedzieć, że ja obraziłem 20 tysięcy ludzi, mówiąc, że są NPC, a ty teraz miliony ludzi na świecie, jakieś mecze? Ci ludzie tym żyją, Klaudia. A ja żyję no. Eurowizją. Co jest takiego w Eurowizji, że to cię ciągnie, że to cię rozpala? Wiesz co, to jest taki festiwal kiczu? No. Jednocześnie połączone z igrzyskami śmierci, ale rozrywka. Uwielbiam najbardziej no. starych ludzi, którzy co roku, jak tylko jest Eurowizja, komentują: To Eurowizja schodzi na psy, to już nie jest ta muzyka, co kiedyś stary. Eurowizja w latach 50., może miała muzykę yy, nie z tej ziemi. Właśnie w Eurowizji o to chodzi, że każdy kraj prezentuje co innego, że masz ballady. Finlandia zawsze wystawia jakiś metal. Masz y, super kicz, werka Serduczka, Jednocześnie masz Francuzów, którzy śpiewają jak Edith Piaf, co najmniej. A wszystko masz posypane polską i disco polo. I masz wszystko posypane brokatem. Czego nie lubić w Eurowizji? Brokatu? Wchodzi wszędzie? Pod powieki? Drapie? Czy ty kiedyś miałaś brokat nie miałeś brokat pod powieką? Nie brokat? Przecież to, brokat to są takie małe, twarde kawałki czegoś. Jak tak? się wejdzie w oko, to co umierasz. Co? Masz takie instant dead. Ale dlaczego miałbyś sobie wkładać brokat pod powieki? Na powieki, Ale czemu? Ja mu mówię, wchodź tam. Nie, no a on leci, spojrzę na niego. Ja, ja jestem jak królowa lodu, której coś padło pod oko i ona jest teraz zła, tylko że ja umieram. Co? Nie miałeś nigdy brokatu w oku? Nie. To, nie wie, Aczkolwiek jak, kiedyś. Aczkolwiek... Pływałam w jakimś brudnym stawie jak byłam mała. Oho. Bo było gorąco. Do, dobrze się zaczęło. I koleżanka wtedy uczyła mnie otwierać oczy pod wodą, i to był błąd, bo kawałek rdzy wbił mi się w oko, i musiałam jechać do szpitala i mi wyciągali coś z oka. Co, fuck? Przecież tak. to boli i to można umrzeć. Mówisz tak, od mi? brokatu. Oczywiście, że boli, bolało. Tężca się chyba dostaje, nie od rdzy. Nie wiem, coś takiego. Tak było, ale wyciągnęli. Czy chcemy jeszcze jakieś anegdotki opowiedzieć o tym, jak prawie zginęliśmy? A prawie zginęliśmy? Ja miałem taką anegdotkę. Dajesz. Jeździłem kiedyś z kolegą na rowerze. I jeździłem wyczynowo wtedy i jechaliśmy po dworcu kolejowym. I na dworcu często są takie słupy informacyjne, gdzie tam masz napisane, że jest taka metalowa tabliczka i jest napisane na przykład peron trzeci, tor czwarty. Tak. I był jeden taki słup, który nie miał tych tabliczek i tylko były takie wystające dongle, na których tabliczki powinny wisieć. Już się boję. I akurat jak jechałem na rowerze, ona była na wysokości mojej głowy. I ja chciałem zrobić taki trik, że tak przejeżdżam koło tego słupa, daję przedni hamulec, obracam się o się na przednim kole. I minąłem głową to tyle, bo jechałem z bardzo dużą prędkością w stronę tego, przedni hamulec i miałem się tak pff, obrócić, nie? I dopiero jak się obracałem, bo to było tak, że jak ten stóp, słup stał, to to centralnie było wzdłuż tego słupa, więc ja tego nie widziałem z mojej perspektywy. I ja mogłem skończyć z tym tak wbitym w oko i tak chcę po prostu tam powisieć. I czy do tej pory myślisz o czasami tym, że leżę mogłeś zginąć? Tak, czasami leżę wieczorem w łóżku i tak sobie przypomniałem ten moment i takie mnie ciarki przerażenia przychodzą, że ja mogłem tam umrzeć. Ja pamiętam jeszcze jedno takie wydarzenie, no. które zapisało się mi w głowie. Tak. Kiedyś wychodziliśmy ze studiów z Mateuszem, za rączkę zakochani, to był początek naszego związku, wtedy się jeszcze lubiliśmy. To prawda, teraz się już nienawidzimy jak psy, to ale tak. psy lubimy. I wyszliśmy dosłownie centralnie pod tramwaj. Tak, nie, to my szliśmy w stronę studiów czy tam na uczelnię, i to było tak, że weszliśmy nas za naszego z naszego tramwaju, on przejechał, a my nie patrzyliśmy, że jest czerwone światło, więc jakby trochę za nim szliśmy, one się mijały i w tym momencie tamten tramwaj, co nadjeżdżał, na nas dręgał, a my byliśmy tak zakochani w sobie, że cały świat nie istniał i w sumie my też mogliśmy nie istnieć po Do tamtej przygodzie. Dosłownie sekunda nieuwagi dłużej, tak. bo oczywiście jak zaczął na nas trąbić, to się cofnęliśmy, ale sekunda nieuwagi i nie byłoby tego podcastu. Dlatego dzieci drogie, patrzcie pod nogi, patrzcie nad nogi i patrzcie prawo i lewo, jak wychodzicie gdziekolwiek. Dlatego boję się, no. bo zazwyczaj naszego podcastu słuchaliście tylko i wtedy mogliście się skupić na wszystkim dookoła. Więc jeżeli oglądacie ten podcast, a nie tylko słuchacie, proszę o skupienie. Dokładnie. Nie chcemy mieć was na sumieniu. Bo jeżeli teraz zaczęliście istnieć, nas oglądacie, to jak, jakiś tramwaj w was wiedzie, ja się pod tym nie podpisuję. Szczególnie ludzie z Wrocławia, uważacie. Dlaczego z Wrocławia? Bo tam są najczęściej szalone? wypadki. Szalone tramwaje? Szalone, tam są najczęściej wypadki tramwajowe. Czy teraz czas na przejście do naszych histerii? Tak i ja zaczynam pierwszą histerią. Dlaczego? Bo, ty od... bo ty ostatnio zaczynałeś. nie możemy czegoś zmienić? Nie, a proszę cię. Okej. Okay. Ja potrzebuję mieć spokoju i porządku w życiu. Spokoju ducha. Dobrze. Czy jestem dupczynią, bo nie chcę przefarbować włosów na ślub mojego brata? Chciałbym powiedzieć, że nie, chyba że to jest jakiś tak prowokacyjny kolor i masz wy jakimś cudem napisane na włosach walić mojego brata i pannę młodą, to wtedy byłbym skłonny powiedzieć, że jesteś dupczynią. Ale w innym wypadku, miej włosy jakie chcesz. Wyobraź sobie, że idziesz do salonu fryzjerskiego. Dzień dobry, poproszę różowe włosy. A! Jeszcze jeden mały szczegół. Żeby z tyłu było napisane walić mojego brata i pannę młodą. Ale jak kiedyś widziałem, są tacy fryzjerzy, którzy mają takie skille. I, tak, tak, I widziałem, tak. że jakieś pani tak naciągnęli taką prasą włosy i oni później takim szprajem specjalnym albo farbą wybielającą także i na jej włosach później jak się układały to było widać napis. Rzeczywiście wiem, że nawet potrafią obrazy tak. wygalać. To jaką masz teorię? O co chodzi z tym farbowaniem włosów? Wydaje mi się, że może nasza bohaterka ma jakiś najbardziej różowy kolor ever i za bardzo się będzie rzucała, będzie jak główna postać z anime w anime. Moja przyszła szwagierka Luiza zawsze była miła i opanowana. Miałyśmy świetny kontakt, dogadywała się także z resztą rodziny. Jednak od czasu planowania ślubu zamieniła się w prawdziwą pannę młodą z piekła rodem i kłóci się ze wszystkimi dosłownie o pierdoły. Nawet chyba był taki program w telewizji Panny z Piekła Rodem, i rzeczywiście tam były takie historie o kobietach, które planowały ślub. Które robiły afery o wszystko. A to nie było moje wielkie romskie wesele, czy coś takiego na MTV? Był taki program, poważnie. Powiedziałem zgodnie z prawem, i taki program był. Co się cieszysz? Taka jest prawda, no? Mam prawo do tego. Mam prawo powiedzieć prawdę. Więc jest tendencja do tego, żeby kobietą odwalało przed ślubem. Niestety. Ale z czego to wynika? Myślę, że ta presja. Jeżeli całe życie ktoś ci mówi, to jest ten jeden wyjątkowy dzień w roku, tylko jeden innego nie będzie i to jest w ogóle spełnienie Twoich marzeń, to nagle robisz wszystko, żeby rzeczywiście to było spełnienie Twoich marzeń. To po co robisz to wesele? Tak tylko pytam. To jest. Dokładnie. Po co brać ślub? Po co ta presja? Dokładnie. Po co tedy wolaje wujkom znowu stawiać? Ale... I arosowy. I barszczyki o północy. Czy my mówiliśmy ostatnio o tym, że mamy dość wesel? Nie, chyba nie. To jeszcze do tego wróciłem przy kolejnym podcaście. Mam naturalnie rude włosy. Kocham Naj... ich kolor. Najgorzej. Dlaczego? Bo ludzi. Jest ich najmniej na świecie, wiesz? No właśnie, z jakiegoś powodu. <noise> Luisa jest blondynką, ale zawsze marzyła o tym, by zafarbować się na kolor miedziany. Ostatnio poprosiła mnie, żebym poszła z nią do jej fryzjerki po to, by ta dobrała kolor farby idealnie na wzór mojego naturalnego koloru włosów. Czy to jest jej ruchomy tester? Zawsze u fryzjerów, jak się chodziło, to pamiętam, nie wiem, czy dalej tak jest, że masz takie książki z takimi tak. kuklami włosów. <laughs> powiedziałeś to, powiedziałeś z kuklami włosów. <grym> z kuklami włosów. Cichutko, nie rozpraszaj mnie, wystarczy, że sam się rozpraszam. Ale miałaś takie pukle włosów i ty mogłaś pokazać, czy ona tak. nie może iść do fryzerki i powiedzieć, ej, ryju, to. To co, powinna swojej y, szwagierce obciąć pukiel włosów i to jest to. Ale czy ona nie wie, że szwagierka ma kolor włosów miedziany, idziesz, pokazujesz książeczkę z puklami włosów. już to są takie różnice delikatne. Że to trzeba, wiesz, przyłożyć i sprawdzić, to jest ten, to jest ten. Okej, okay, ale teraz pytanie: czy ty chcesz mieć miedziany kolor, czy chcesz mieć korol, korol taki jak twoja szwagierka? No to słuchaj, mm -hmm. stary, słuchaj. No. Ostatnio poprosiła mnie, żebym poszła z nią do jej fryzjerki po to, by dobrała kolor farby idealnie na wzór mojego naturalnego koloru włosów. Przyznam, było to trochę dziwne, ale nie miałam problemu z tym, by wyświadczyć taką przysługę szwagierce. Po prostu bardzo podobały jej się moje włosy. To jak komplement. Mm. No, no, dopóki ktoś nie stoi w nocy nad tobą z nożyczkami. Moje włosy, piękne włosy. Problem jednak pojawił się na tydzień przed weselem. Zwróciła się do mnie z żądaniem, abym na czas ich wesela przefarbowała się na inny kolor, bo ona chce czuć się wyjątkowo na własnym ślubie i chce się wyróżniać. Ale czekaj, czy wystarczy na ten jeden wieczór, czy na jakiś tam okres jeszcze podróży poślubnej i tak dalej? Wydaje mi się, że na jeden wieczór, aczkolwiek z włosami jest tak, że raczej nie farbujesz sobie ich tak. Na jeden dzień i na następny zmieniasz kolor, bo ciężko to zniosą. Dlatego więc... się pytam, czy możemy to jakoś tak rozłożyć na raty, że ja zafarbuję dzisiaj, a jutro nie muszę odfarbowywać, czy nie? Tak to nie działa? Zaproponowała nawet, że pokryje koszty farbowania, ale odmówiłam, tak jak wspominałam, kocham moje włosy i nie mam zamiaru ich zmieniać. Mhm. Powiedziałam o tym mojemu bratu, obiecał, że porozmawia z Luizą i że Miarka się przebrała. Niestety chyba mu się nie udało, bo Luiza wpadła do moich rodziców, żeby przekonać ich do swojego pomysłu i żeby zaczęli wymuszać na mnie zmianę fryzury. Ich zdaniem to dla niej wyjątkowa okazja i powinnam się dostosować do jej próśb na rzecz budowania dobrej relacji w przyszłości i że nie chcą żadnych kłótni przed weselem. Nie rozumiem zupełnie ich podejścia. Niech ona sobie robi z włosami co chce, ale od moich niech się trzyma z daleka. Zrobiła oto wielką awanturę z płaczem i nazwała mnie egoistką. Zaczynam mieć wyrzuty sumienia. Może powinnam ustąpić. Ale to jest właśnie trudne, to jest wesele, to jest ślub. I to jest ten dzień, kiedy ludziom się wydaje, że wszystko kręci się wokół nich. I teraz jak możesz paść na to, że pójść do kogoś i powiedzieć, ej, przefarbuj się. No. Bo ja tak chcę, bo chcę być główną postacią anime tego odcinka. No to, to już jest. Totalne przekroczenie granicy. Bo jeszcze jak są sytuacje, chociaż ja sama ich nie rozumiem, bo chciałabym, żeby każdy się czuł pięknie na moim weselu, mhm. nie tylko ja. Są sytuacje, że na przykład panna młoda żąda, żeby wszyscy ubrali się na czarno, bo tylko ona jedyna chce się w białej sukni wyróżniać. Okej, okay, ale to jest coś, co na tobie wymusza tylko kup czarną tak. sukienkę, albo czarny tak. garnitur. A nie wymusza na tobie pozbądź się swoich włosy, osób, tak I to jeszcze sytuacja, rozumiem, w której gdzieś tam poniekąd Załóżmy, no. jest panna młoda i okay. jest siostra przyszłego męża, okay. pana młodego. I powiedzmy, że ta siostra od jakiegoś czasu cały czas wszystko po tobie kopiuje. Okej. Okay. Ubiera się tak samo, nie wiem, słucha tej samej muzyki, idzie na dietę, kiedy ty idziesz na dietę, i nagle przed twoim ślubem mm -hmm. ta siostra postanawia zafarbować się na ten sam kolor włosów, co ty, i ty wtedy mówisz, wiesz co. Stara, przesadzasz, jakby chciałabym, żebyś na moim weselu przefarbowała się, bo zaczynamy wyglądać jak bliźniaczki. Mhm. No to gdzieś to bym bardziej rozumiała, ale w sytuacji, w której to ty ukradłaś dziewczynie naturalny kolor włosów, dosłownie, mhm. i teraz każesz jej się przefarbować na inny. What? Kto w tej historii jest dupkiem, Klaudiuszu? Zadajmy sobie to jedno bardzo ważne pytanie, którego nigdy nie zadajemy na naszym podcaście. No ja bym chciała, żebyś to ty odpowiedział jako bezstronna osoba. Nawet nie kobieta, nie? Mam wrażenie, że dupkiem to jest każdy, oprócz naszej bohaterki. Mm -hmm. Bo ultimate dupczynią jest nasza panna młoda, która okej, okay, chciałaby mieć taki sam kolor włosów, super, ale to nie znaczy, że musisz prosić, wręcz wymuszać od ludzi, że mieli inny kolor. Rodzice, którzy mówią, nie no weź przystań na, jej, na to, co ona chce, bo, bo ona jest panną młodą i nie chce mieć kłótni w rodzinie, jakby nie, nie, nie. I pan młody, który w sumie nie ma nic do powiedzenia. Ja właśnie uwielbiam to, nie, nie, ustąp jej, bo nie chcę mieć kłótni. A może tak niech ona ustąpi z tym, że chce, żeby ktoś inny się przefarbował. Więc to jest takie totalne odwracanie kota ogonem. Ja Dobrze. myślę, że, że dupkiem w tej mhm. chwili, w tej sytuacji, w tej historii... Jest fryzjer. Który jest na to fryzjer. Przestał. Tak. Fryzjer powinien powiedzieć: Hola, hola. Nie wolno tak robić. Nie można przychodzić ze swoimi próbnikami żywymi włosów. Wybierasz z katalogu i to jest tylko twój wybór. Myślisz, że to był problem? Ja myślę, że tutaj mógł w innym miejscu postawić Hola, hola. Gdzie? Na wejściu na przykład: Hola, hola. Nie przeprowadzaj nam obcych ludzi do salonu. Nie chcemy darmowej reklamy. Nie wiem. No. <laughs> nie chcemy darmowej. Co? Darmowy marketing szeptany? Nie, stop! Tylko nie to. <śmiech> szeptany? <śmiech> No tak to się nazywa. Ej, mogliby zatrudnić tą laskę, naszą bohaterkę jako chodzący próbnik. Daliby jej koszulkę taki sam kolor jak mój robimy w tym salonie. Dobrze, Dobry dobrze biznes? widzisz, widzisz, dlatego jesteśmy ludźmi od marketingu. I dlatego nasz marketing idzie jak krew z noska. Dobrze, że to dodałeś. Czy teraz czas na moją historię. A jak? Oh a yeah. jak wjeżdżaj w nią, jak. Jak w co? Jak Dzik w żołędzia. Nice. Wiedziałem, że jesteśmy starymi ludźmi i znamy stare powiedzenia. Jak łysy w próbniki. Dobre. Okej. Okay. <noise> <noise> Teraz podrzuciłaś mi pomysł. Tak. Czy moglibyśmy łysego zafarbować? Ale co chcesz mu farbować? No głowy. Skórę głowy? No, czy jestem dupkiem? Bo wyprowadziłem się ze wspólnego mieszkania, nie mówiąc o tym współlokatorce. Tak, 100%. Dlaczego? Może miał jakiś ważny powód? Nie, no to na pewno. Nie znam kontekstu, tak? Ale no. tak mi się wydaje, że z samego tytułu tak. No to jednak warto by było poinformować osobę, że nie będzie miała już współlokatora i musi płacić pełny czynsz, tak? Okej, okay. a jeżeli to są plemiona koczownicze i na przykład on koczuje dalej, a ona. To wtedy spoko. To wtedy, wtedy jest... jest ekstra. Tak. Ale musi jej dalej płacić połowę mamuta co miesiąc, przez Do... kolejne trzy miesiące. A jak? Zaczniemy w sposób taki, który może ci nie dać jeszcze sygnału, dokąd ta historia zmierza. Aha, czyli chcesz mnie wpuścić w manowce? I, w maliny, jak tego dzika. Spotykam się z Kasią. Oboje mieliśmy około 24-25 lat. Nasza relacja trwała około roku. Po kilku miesiącach spotykania się, Kasia zaczęła nalegać, żebym się do niej wprowadził, wręcz napierała na to rozwiązanie. Krótko po tym jak się do niej wprowadziłem, zaczęły się nasze problemy z komunikacją, a ja zacząłem mieć wątpliwości co do naszego związku. Zdecydowałem jednak, że dam tej relacji szansę i zostanę. Zanim przejdziemy dalej, muszę wspomnieć, że Kasia uwielbia piec i robiła to często bardzo często. Nie przeszkadzało mi to, ale zwykle odmawiałem jej wypieków, mówiąc, że nie przepadam za słodyczami, co zresztą jest prawdą. Ale jak można? Jak bardzo wyboru, słone czy słodkie? Słodkie. Kłamiesz. Nie kłamie. Ciperki czy ciasteczka? To oczywiście zależy od tego, jaki masz humor w danym momencie, ale okay. jednak słodycze. Zwłaszcza jak to są wypieki. To jest, ja to rozumiem, jeżeli to jest jej pasja, hobby, no. i ona szczyci się tym, że piecze najlepsze ciasta po tej stronie globu, mhm. a on, nie wiesz co, nie lubi słodkiego. Czyli Przykro można, by mi było. Czyli można powiedzieć, że ty na wypieki patrzysz z wypiekami na twarzy. A, ja, yes. a Niestety nasze problemy z komunikacją nadal stoją nam na przeszkodzie. Nawet po wielu trudnych rozmowach i wizycie u specjalisty od problemów w związkach. Hmm. Czyli. Jakie starania były? Jeżeli poszli na terapię, to oznacza, że już było grubo. Zaangażowali się, chcieli. Tak. Coś ale robili. to, że było grubo i poszli na terapię, oznacza, że no. oboje chcieli walczyć, nie poddali się. Wczoraj Kasia upiekła ciasto truskawkowe i użyła do niego truskawek z okrutka swoich dziadków. Zaproponowała mi kawałek świeżego wypieku, ale bardzo uprzejmie odmówiłem. Co? No co to za facet? Proszę cię. On się nazywa mężczyzną? Jakiś ciebie facet, nie ciasta z truskawką? A no, może z uczulony? No, jeżeli jest uczulony, to niech powie. Ale on po prostu nie chce. Co to ma znaczyć? Kto nie chce kawałka drożdżowego ciasta z truskawkami? To okay. trzeba być potworem. Okej, okay, tutaj no się z tobą zgadzam. Tak, no Taka świeżutka mmm, z truskawką. Uuu, yeah. jeszcze parująca i na, na góle kruszonka, ale taka kruszona, że więcej jest kruszonki niż drożdżowego ciasta. Kasia się wściekła i zaczęła tyradę na temat tego, jak zawsze odmawiam jej słodkości i jakim niewdzięcznym zastrańcem jestem. Odparłem. Tak się zgadzam. Odparłem, że przecież wie, że nie przepadam za słodyczami i dziękuję, ale może później zjem kawałek. Stara, rób cebularze, fokaczie, nie wiem, kalzone, ale Uuu. nie drożdżowe z truskawkami. To chciał powiedzieć, to chciał M powiedzieć? Może to jest dla niej rozwiązanie? Bo ja widzę, że tutaj każdy w swoją stronę ciągnie linę. Ona dalej robi wypieki, wiedząc, że on nie lubi, a on dalej nie z jej wypieków, bo nie lubi. Gdyby ona zrobiła słonę, on by spróbował i by ich połączyła znowu mm. miłość do jej wypieków. To jest to, to jest ten problem. To co na terapii, tego nie mówią? Stara zrób fokację? No, o tego powinien być terapeuta. Daje ci gotowe rozwiązania. Ty przychodzisz, on wertuje książkę. Okej, okay, problem. związku, przepis. pieczenie, przepis X. E, dziękuję, 150, poproszę. Odparłem, że przecież wie, że nie przepadam za słodyczami i dziękuję, ale może później zjem kawałek. Kasia wściekła się jeszcze bardziej, rzuciła mi kilka niepochlebnych słów i wyszła z kuchni. To była dla mnie już przesada i przesądziło to o naszym związku. Nie miałem zamiaru już zdawać tej relacji więcej szans. Kilka dni po kłótni, jak Kasia była w odwiedzinach u dziadków, zebrałem swoje rzeczy i bez słowa się wyprowadziłem. Jak wróciła do domu, to zaczęła do mnie wydzwaniać, ale zignorowałem połączenia od niej. Myślę, że prędzej czy później się domyśli, co się stało. Czy jestem dupkiem? Po pierwsze, na końcu nie jest napisane, czy jestem dupkiem, tylko dupikiem. Chciałam <grym> powiedzieć. Pro... Twoja historia. Literóweczka. Ale jaka piękna. Ja myślałam, że to no. będzie jakiś podstęp i ja będę stawała tutaj po stronie dziewczyny w związku, a na końcu będzie surprise. Jednak tak naprawdę dupkiem jest ona, bo coś tam zrobiła. Nie, do końca on jest zasrańcem, zrobiła, który zrobił mu świat... światło. Ciasto, jak śmiała. <noise> tak, dokładnie. Nie, do końca historii on jest zasrańcem, który gardzi drożdżowym struskawkami. Czy myślisz, że to jest podstawa problemu życiowego? Tak. Jeżeli gardzicie drożdżowym struskawkami, nie znajdziecie szczęścia w miłości. Tu nie ma usprawiedliwienia dla tego zachowania, nie ma. Ja myślę, że tu nawet nie ma usprawiedliwienia, dlaczego taki człowiek nie znajdzie szczęścia w życiu. On nigdy po prostu, on dlatego jest nieszczęśliwy, no. bo nie lubi słodkiego. Jak można odmówić kawałka domowego ciasta? Kurde, to prawda. Nawet jak nie lubicie, to jednak takie, wyobraź sobie, że wracasz do domu, cały dom pachnie tym drożdżowym, tak. truskaweczkami, jeszcze truskaweczki robione przez babcię w, w... O pełnym słońcu. I ty mówisz nie. Nie, 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 to, jest, to te... tak nie działa. Wiesz co, tak jak zazwyczaj się śmiejemy i mówimy dubkiem jest fryzjer, dubkiem jest woda, dubkiem jest homoglobina. Tak w tym przypadku... Dupkiem jest fryzjer, dupkiem... Jest... Brzmi jak jakiś, nie wiem, ogień, woda, fryzjer. Te trzy moce tworzą najpotężniejszą siłę na świecie. Fryzjer z mocą wody i ognia. Ale w no. tym przypadku otwarcie trzeba powiedzieć, że dubkiem jest chłopak. Bo nie chcę drożdżowego struskawki no nie przeżyję tego. Ale patrz, do jakiego etapu doszliśmy, że zawsze śmieszkujemy, ale ta historia cię tak sprowokowała, tak. taki gniew w tobie wołała, że już nawet nie śmieszkujesz. Mówisz prost, jesteś dupkiem, bo nie chcesz świeżego drożdżowego. To jest tak, opowiadasz mi historię o tym, jak kobiety są nierówno traktowane. Nie. Jak, tak, jak ktoś kogoś dyskryminuje. Mm, mm, mm. Drożdżowe z odmawiasz? Jak tak śmiesz? Byś, tak byś pogardził innym człowiekiem. To jest ostatni stopień piekła. Uuu. Są specjalne tortury dla takich Jakie? jak Jakie? Najgorsze. Jak jesteś głodny, już tak umierasz z głodu, jesteś na, utrzymywany na takim stanie głodu, ale takiego mm, i ktoś na twoich oczach je to ciasteczko, którym pogardziłaś. I cóż, daj. Nie. Nie dzisiaj. Inny kawałek. Chociaż no ja muszę powiedzieć coś, co sprawi, że znienawidzicie w końcu Mateusza, bo on zawsze jest taki mmm, uwielbiam żarty Mateusza, uwielbiam to czy tamto. Czy ty jest zatrosna? Tak. No, to okay. teraz no. powiem coś, co sprawi, że przestaniecie go szanować. Wow, okej. Okay. Mateusz nie lubi lodów. I te, zrobimy teraz ankietę. Jak dużo naszych słuchaczy nie przepada za lodami? Bo to nie jest tak, że każdy u lody dziki. Ja go zabieram do najlepszych, najlepszych rzemieślniczych lodziarni w całej Warszawie. Ale... I tam macie smaki typu prosecco z malinami, ale palone to masło. to wszystko smakuje On tak samo. Chce. To jest mleko zasmaczone, zmrożone. I co, z czym ty masz problem? Co ci w tym przeszkadza? Że to wszystko smakuje tak samo. Jest, lody są życiem. Ja wolę taką grubą, drożdżówę. No to nikt nie mówi, że musisz wybierać. No dobra, ale, ale... muszę wybierać. Jeżeli mam wydać za gałkę lodów lod, mleka zasmaczonego 8-10 złotych, co się cieszysz? Zasmaczone mleko mnie. A masz do wyboru za na przykład 15 taką w którą się wgryziesz i kruszonka cię gdzieś po twarzy spadała. Co wybierasz? Stary, powiem tyle. No. Niech zadecyduje lód. Lu Dosłownie. Nice. Dzięki. Damy ankietę. Czy Co? lody są super, czy jednak nie? Nie, to nie jest, czy lody są super, bo każdy z simp lodowy powie, że lody są super. Wolisz drożdżówę, czy loda? Nie, dobra, okej, okay, dajmy... Kto lubi lody, kto nie lubi lodów. I bez żadnych podtekstów, mi tu. Dokładnie. To nie, nie tyczy się żadnych kostek lodu do drinków, to nie tyczy się. O czym tak, chodzi. na pewno o tym pomyśleli. <głos> <głos> Dobra, przechodzę do mojej historii, bo to szkoda czasu. Czy jestem dupką od chleba, bo wyszłam po tym, jak mój szwagier nie chciał wpuścić mnie do jacuzzi? Hmm, ale wyszłaś z jacuzzi, czy skąd? Wyszła w ogóle, hmm. trzasnęła drzwiami. Być może szwagier miał ku temu ważny powód. Mhm. Jest Jaki? w życiu mężczyzny kilka powodów, żeby nie wpuścić szwagierki do jacuzzi. Ewentualnie innej kobiety. Jakie? Podaj jeden chociaż. Wzrost ciśnienia krwi w pewnych partiach ciała. Wypuszczenie... Czy kojarzysz ten filmik z dwójką w jacuzzi? Czemu Wypusz... musiałeś wspomnieć? Ja to Już zaczynało być poważnie. Już zaczynaliśmy być... No właśnie dlatego musieliśmy. Poważanym o tym podcastem. Jakimś nominowanym w różnych kategoriach i jak zwykle. Ja kiedyś zrobiłem kategorię fekalia, tam wygrywamy. W żadnej innej nie mamy prawa. Nie mamy. To jest druga, drugi przykład. Trzeci. Czy czytałaś kiedyś o tym, że dziewczyna w Ameryce weszła do basenu czy do jacuzzi i wyszła w ciąży? Co? Naprawdę? Znaczy nie, że się działa 9 miesięcy, tylko że w tym jacuzzi były pewne Płyny. rzeczy. Płyny. Mm -hmm. Słyszałam, że do brawo pisze się historię, czy można zajść w ciążę od pływania w basenie. E, a można? Więc... To jest właśnie poziom edukacji seksualnej w Polsce, moi drodzy. Mateusz pytający się, czy można. Ale... Okej, okay, Ale weźmy to pod po uwagę. <laughs> Mój szwagier kupił nowy dom. Mieszka jakieś 4 godziny ode mnie i mojego męża, więc jest trochę drogi do przebycia, ale zaprosił nas na parapetówkę, więc zgodziliśmy się go odwiedzić. Okej, okay, okej. Okay. Sami z siebie nie przyjedziemy. Dobra impreza? Ewentualnie. Ale, a pojechałabyś bez sensu tak bez celu? W wielkim skrócie, w pierwszą noc, gdy u niego byliśmy, dostałam okres i niestety przeciekłam na prześcieradło. To była dosłownie maleńka tyci kropka krwi wielkości grosza. Mąż pomógł mi ściągnąć pościel, po czym zeszłam sama do pralni w domu szwagra i wyprałam ją, żeby nie robić problemu. Wow, bardzo miłe. Tak. Kulturalne, doceniam. Tak, nie musiała tego robić. Nie. Ja uważam, że gdybym ja miała gościa w naszym domu i tak, tak. by się wydarzyło, to wystarczyłoby mi powiedzieć, albo w sumie nie musisz mi mówić. Każdemu się zdarza. Po wyciągnięciu prześcieradła z suszarki upewniłam się, że nic na nim nie zostało. Były czyściutkie, jak nowe, żadnego śladu po moim incydencie. Na następny dzień powiedziałam szwagrowi, że skorzystałam z jego pralki, żeby uprać prześcieradło i opowiedziałam, co się stało. Stał jak wryty, z miną srającego kota na pustyni. Od razu rzucił się pędem do pralni. Czy przez to, że mam wizję, możesz nam zobrazować tą minę? Okay. A twoja jakby wyglądała? Właśnie, to jest dla mnie ciekawe. No wyobraź bo, sobie. Ale czekaj. No? Wejdźmy do sedna. Kot. Gdzie sra? Na pustyni. Nie, ale... Do kuwety. W, a co jest w kuwecie? Piasek. No właśnie. Mm. Więc jak jest kot na pustyni, przecież to jest dla niego szczęście, Wielka bo on kuweta. nawet nie musi szukać kuwety. On gdzie idzie... <śmiech> <śmiech> Czyli to jest twoja mina srającego Jeszcze kota na minus Jeszcze srającego. raz, jak? No bo, zupełnie szczerze, to powiedzenie nie ma sensu. Mina strającego kota na pustyni. Od razu rzucił się pędem do pralni. Wyciągnął prześcieradło z półki i zaczął mu się dokładnie przyglądać, szukając śladu. Po dłuższej chwili zwróciłam mu uwagę, mówiąc, że jeżeli szuka plamki od dobrych 10 minut, to znaczy, że chyba jest wystarczająco sprana. Spojrzał tylko na mnie z odrazą, ale przez resztę dnia niczego już nie komentował. Okej, okay, miał prawo. Nie komentować. W ogóle miał prawo się nie odzywać od początku, ale kontynuujmy. Tego samego wieczoru mieliśmy w planach zrobić sobie małą imprezkę w ogrodzie. Od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy wskoczyć do nowego jacuzzi i się zrelaksować. Kobieta w moim jacuzzi. Dziś dowiedziałam się jednak, że mój szwagier zakazuje mi zbliżania się do jacuzzi, bo mam okres i nawpuszczam krwi do jego wody. Klaudia, nie trzeba komentować. Logika tutaj jest. A jak? Próbowałam mu wytłumaczyć, że to, co się wydarzyło w nocy, to była kwestia tego, że nie spodziewałam się, że mój okres przyjdzie o dwa dni za wcześnie i nie byłam na to przygotowana. Natomiast wchodząc do jacuzzi odpowiednio się zabezpieczę ale nie chciał słuchać żadnych wymówek. Mój mąż stał po mojej stronie i wytknął bratu, że zachowuje się niedorzecznie. Wywiązała się z tego wielka awantura. Szwagier powiedział w złości, że mamy wynosić się z jego domu, jeżeli mamy zamiar naznaczać swoimi wydzielinami jego nowe sprzęty i pościele. <grym> no. sobie. czy to dotyczy jakiejkolwiek wydzieliny, czy tej konkretnej? Bo... Pewnie jakiejkolwiek. Bo to ja w takiej sytuacji tak szedł pod domu i tak... No. E, ja? e, e, e. Mateusz właśnie polizał mnie po twarzy. No ale naznaczyłem cię. Spakowaliśmy walizki i wróciliśmy do domu. Po powrocie otrzymaliśmy od niego agresywnego SMS-a z żądaniem przelania mu na konto 300 zł na poczet zakupu nowej pościeli. Zastanawia się nawet nad wymienieniem całego materaca po mnie i też będzie chciał nas obciążyć kosztami. Dobrze, że łóżka nie chciał wymieniać. Oczywiście nie mamy zamiaru płacić. Rodzina mojego męża zna sytuację, ale uważa, że wina jest po obu stronach i nie chce się do tego mieszać. Dlatego chcę znać opinię osób postronnych, kto tu jest dupkiem? Mateuszu, kto jest dupkiem? Okres, bo przyszedł nie w porę. A jak? Okres zawsze przychodzi nie w porę. Czy taki facet, jak będzie miał kobietę, czy on na przykład będzie zamykał w jakimś pokoju na tydzień? Moim zdaniem to jest chyba. Ten sam mężczyzna z historii, z podcastu jakiegoś na początku. Była taka, że tak. chyba siostra nie mogła prać swoich rzeczy w jego pralce? Też. Był też chłopak, który jak jego dziewczyna miała okres, wyścielał całe mieszkanie prześcieradłami, żeby niczego nie zaplamiła. Więc myślę, że to ten sam pokrój człowieka, który myśli, że jak kobieta ma okres, to normalnie tak tryska z niej jak z tętnicy w horrorze. Czy ty powiedziałeś ten sam pokrój? Chciałeś powiedzieć pokurcz i ten sam krój? Nie. Jak ja gdybym był tym facetem? Miałbym taką osobną przestrzeń, gdzie bym zamykał kobietę, i ona przez tydzień miałaby taki specjalny papierek, który musiałaby przejechać. Po sobie i mi go dawać przez taką małą szparkę w drzwiach i bym mówił: ok, już jesteś czysta. Czy, wow. czy właśnie Zamykajmy co wtedy, się... kobiety w pokojach. <laughs> czy właśnie się cofnęliśmy w rozwoju jakieś 400 lat? Myślę, że co najmniej, o ile nie dłużej, zapłaciłbyś za takie prześcieradło? Szczerze, zapłaciłbym, żeby się odwalił. Mhm. Albo bym mu kupił, prześcieradło. Ale jakie to jest? Jaki to jest tupet, żeby w ogóle prosić? Jeżeli to jest taki człowiek otaczający się w gronie kobiet, to myślę, że może mieć taki tupet. Ale jak gdybym miał mu odkupić tą pościel, to bym ja znalazł pościel, albo specjalnie taką kupił, która miałaby nadrukowane plamy krwi. Żeby jego teoria, on by na przykład, jakby kobieta u niego nocowała, to by się pytał, masz te dni? Tak mam, proszę, pościel dla ciebie. I taka pościel z plamami krwi. Albo cała czerwona. Ja uważam, tak. że rodzina także jest tu dupkowa. Dlatego, że takie podejście, hmm, my nie będziemy się mieszać, obie strony mają tutaj coś do y, zarzucenia sobie nawzajem. Nie, ewidentnie w tej sytuacji ten szwagier odleciał totalnie. Wiesz co, ale to jest jedna z niewielu sytuacji, gdzie w sumie rodzina się nie opowiedziała po każdej stronie, więc jakby jest postęp w naszych rodzinach dupkowych. Ale no. uważam, że są sytuacje, w której naprawdę rodzina powinna też powiedzieć, ej stary, odwaliło ci, jakby, czego ty oczekujesz? A czy to by nie była sytuacja, gdzie rodzina się przyznaje do tego, że wychowali przygłupa? A, to myślisz, że tutaj jest tego kwestia. Rodzice po prostu nie chcą brać za to odpowiedzialności. Mama odebrała telefon i mówi później do męża po zakończonej rozmowie, ej, nasz syn jest przygłupem, ale nie mnie możemy błąd. się do tego przyznać. Czas na historię numer D. Czy jestem dupkiem, bo jestem zły na moją byłą, za jej zemstę na mnie? Zazwyczaj te zemsty są przesadzone mocno Okay. I to już jest taki moment, w którym, nie wiem, kradniesz komuś nerkę w nocy, a potem idźce prank, bro, coś mi w kolanach trzeszczy, no. że będzie ona przesadzona mocno. Że to będzie taka zemsta, ja ciebie walnąłem w kolano, więc ty zabiłeś mi rodzinę. To jestem ciekaw, bo to jest jedna z takich grubszych historii, jak okay. mi się oddaje. Mam 25 lat i z moją byłą dziewczyną, Zosią, która ma 23 lata, byłem przez prawie 10 lat. Czy wy ludzie zaczęliście się spotykać w wieku 13 i 15 lat? I patrz, ile ze sobą wytrzymali. To już jest taki przykład typowy w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkałam. No. Bardzo często no. było w moim małym miasteczku tak, że to się nazywało High School Sweethearts. Mhm. Czyli osoby, które zaczynały być na początku liceum albo i wcześniej, Aha. i jakby już z automatu od razu po osiemnastce brały ślub i już są ze sobą na zawsze. W liceum byliśmy uznawani za najbardziej uroczą parę, i wszystko układało się wspaniale, aż do końca studiów. Dorosłość złapała nas z zaskoczenia. Rachunki, odpowiedzialność, szukanie stałej pracy były dla nas wykańczające. To jest niesamowite, jak dorastasz i nagle się okazuje, że życie nie jest tylko wykonywaniem zadań domowych, chodzeniem do szkoły, posprzątaniem czasami jabłek w ogrodzie. Życie jest czymś więcej. To jest niesamowite, dlatego ja mam taki ogromny szacunek do wszystkich mam, no. bo wyście mamy sprawiały, że to było takie... rzeczy same się działy. Świeże ubrania nagle się pojawiały w szafie, było czysto w domu, było co włożyć do paszczy. Oczywiście, że się pomagało mamie, to nie jest tak, że nie robiło się nic. Głupi przykład umawiania się do lekarza. Nie? To jest najgorsze. Najgorsze, jak jesteś dorosły i musisz sam zadzwonić. Mamy prawie trzydziestkę. Tak. Klaudia, powiedz to. Mamy prawie trzydziestkę. I... Jak mam zadzwonić do lekarza, to jest takie najchętniej powiedział: mamo, czy możesz to zrobić Boisz za mnie? Się, nie? Poza tym, co ja powiem temu lekarzowi, panie lekarzu, boli mnie ząbek, tak. a on powie, to proszę przyjść. I Gdzie? I jak? Mam za to zapłacić? Czy Mamy, będzie na wóz? Jesteście super bohaterkami. Coraz częściej się kłóciliśmy, byliśmy na siebie coraz bardziej rozdrażnieni i każda pierdoła wyprowadzała nas z równowagi. Nie spaliśmy już w tym samym pokoju, a tym bardziej nie spaliśmy już ze sobą od dawna. To był naprawdę ciężki okres. Próbowaliśmy terapii, ale nie przyniosła skutków. Miałem tego dość, ale nie wiedziałem, jak zerwać, bo od tak dawna byliśmy razem i Zosia pomogła mi spłacić moje długi po studiach. Mmm, rozumiem. Mm. Czyli tu już zaczynają się schody, bo jak jesteś w liceum, spotykasz się na randeczki. Jest sweet. Jest sweet. Czasami się pokłócisz, bo ktoś nie kupił ci fanty jak chciałaś. Na przykład. I wtedy możesz zerwać bez konsekwencji. A tutaj tak. już jest podział długów, wspólne mieszkanie, zaczynają się schody. Ale to jest trochę przerażające, że masz 21, czy tam 25 lat i 23 lata, i już takie problemy życia ci dopadają. No, no wiesz, niektóre pary po prostu przestają się dogadywać. No to jest normalne. Trzeba wtedy podać sobie rękę i nie krzywdzić się dalej Otóż nawzajem. Otóż to. Otóż to i to jest to, czego nasz bohater chyba nie potrafił zrobić. Miałem tego dość, ale nie wiedziałem jak zerwać, bo od tak dawna byliśmy razem. Zrobiłem coś głupiego, bo zacząłem zdradzać Zosie z jej przyjaciółką z dzieciństwa. Myślałem, że nigdy się nie dowie, ale jakże się myliły. Nie, no. ale drama nie z tej ziemi. Naj... Mm, mm. Ale ja myślę, że to, to już jest taki kolejny poziom dupkarstwa, jeżeli tak. możemy tak tą aktywność nazwać. Nie chcesz zerwać z dziewczyną, bo ci głupio, bo długi, bo jesteś się sobą od dawna, a z drugiej strony z jej własną przyjaciółką. No właśnie. Z dzieciństwa. Co tu się dzieje? To już u. nie, nie, naprawdę. To jest za duży poziom. Plus ile by było mniej Zła i gdzieś tam złości na świecie. Gdyby ludzie postanawiali, że jak są nieszczęśliwi, to zamiast iść w zdradę mhm. hej, może się rozstańmy. Ale ja myślę, że czasami zdrady też dla pewnych ludzi trochę podkręcają atmosferę w związku. Z twoją przyjaciółką z dzieciństwa Girl. Nie z twoją, z jej. Wczoraj wieczorem wróciłem do domu, i Zosia chciała porozmawiać. Nie owijała w bawełnę, tylko natychmiast rzuciła bezpośrednie pytanie: Czy ją zdradzam? Zacząłem kręcić i kłamać, na co ona się zaśmiała i powiedziała: Wiedziałam, że się nie przyznasz, ale chciałam ci dać szansę na wyjście z tego z honorem. Ale teraz czuję się mniej winna. Nie wiedziałem, co powiedzieć, więc wyznałem jej całą prawdę. Przez cały czas twarz Zosi nie zdradzała żadnych emocji, nie odezwała się nawet słowem. To znaczy, że ona już w głowie miała plan? który okay. wykona sam. Wiem wszystko, tak, dokładnie. Wiem wszystko, muszę teraz nie dać po sobie poznać, żeby nie dać mu tej satysfakcji, że mnie to zabolało. Na koniec ponownie się zaśmiała i powiedziała coś, czego nigdy nie zapomnę. Słuchaj, to już nie ma znaczenia i nie ma sprawy, ponieważ w zeszłym tygodniu, jak odwiedzał nas Krzysiek, to też się świetnie bawiłam. Moje serce mm. stanęło, ponieważ wspomniany Krzysiek to mój starszy brat. Uuuu, ale juicy drama o Mówiłem, że będzie grubo? Juicy Juicy mm, socznie. Z jednej strony bym powiedziała: słuchaj, przyjaciółka z dzieciństwa, mm -hmm. starszy brat, niby na tym samym poziomie, ale tu jednak jest rodzina. Okej. Okay. Rodzina to już jest... A. Myślałem, że to tylko próba wyprowadzenia mnie z równowagi i słaba zemsta. Bo Zosia wiedziała, jak nisko czuje się w porównaniu do mojego brata, który całe życie był złotym dzieckiem rodziny. <laughs> Zawsze miałem poczucie, że Krzysiek jest ode mnie we wszystkim 10 razy lepszy. Teraz możemy sprawdzić. Jeżeli to prawda, to Zosia zachowała się nie fair. Ja muszę żyć z moim bratem, bo jest członkiem rodziny, ale ona może odciąć przyjaciółkę z życia. Miałem wrażenie, jakby moje życie się zawalało, jakby pochłaniał mnie ból i rozpacz. Wiem, że popełniłem błąd, zdradzając Zosię jako pierwszy, ale nie tak powinno się to potoczyć. Jestem coraz bardziej pewien, że to jest prawda, ponieważ Zosia powiedziała, że jak jej nie wierzę, to ma wideo na dowód, a na domiar wszystkiego Krzysiek What? nie odbiera ode mnie telefonu. Ale grubas! A, jest! Wiedziałem, że znajdę się coś dobrego. Nieźle, nieźle. I teraz tak, to nad czym się zastanawiałem. Kiedy Zosia dowiedziała się o zdradzie swojego chłopaka? No, na Bo... bank od przyjaciółki. Tak, ale jeżeli dowiedziała się przed przyjazdem Krzyśka, to mogła powiedzieć: O oh yeah, przyjeżdża Krzyśiek, wiadę w niego jak dzik w żołędzie. Albo. Tak, ale traktujemy Nieważne. też w tej chwili, w tej sytuacji, Krzyśka jak takie bezmózgie zwierzę, które tak, ej, ej, chcesz bunga, bunga? To Krzysiek chce bunga, bunga. Jakby on też podjął decyzję. Trochę że tak. traci zaufanie swojego brata, bo postanawia wejść w romans z jego dziewczyną. Więc musimy też tutaj wziąć pod uwagę gdzieś tam zachowanie Krzyśka, tak? Ale Krzyśiek to jest. Była jego decyzja. Krzyśek, to był bez, bez mózgie bunga bunga. No nie wiem, nie wiem. Jeżeli był złotym dzieckiem, to powinien być inteligentny. Nie zdziwiłabym się, mhm. jakby to rzeczywiście było tylko granie, żeby. Naprawdę sprawić, że on się będzie źle czuł, a tak naprawdę nigdy do tego nie doszło. Ale z drugiej strony, Krzyk nie odbiera od niego telefonu. Więc być może Krzysiek głupio się teraz czuje. Mm. Nie wiemy, z jakiego powodu nie odbiera telefonu. Co? Klaudia. Co? Z myślisz? jakiego powodu Krzysiek nie odbiera telefonu na tydzień po tym, co że zrobił bez mózgu, bunga-bunga. I teraz właśnie tak się zastanawiam. Jeżeli ona wiedziała przed przyjazdem Krzyśka, wykorzystała Krzyśka, Krzysiek jest przygłupem. Ale jeżeli nie wiedziała a i tak z Krzyśkiem zrobiła bunga-bunga, to wtedy jest trochę inna sytuacja. Niemniej jednak w tej historii wszyscy są dupkami, łącznie z Krzyśkiem i no. łącznie z przyjaciółką. Jakby dupkowie otaczają się dupkami. Ale Niesamowite. Ja nie rozumiem dalej tej logiki. Nasza miłość nie wypala, nasz związek jest trochę porażką, nie wiem, co dalej z tym zrobić. Prześpiesz się z przyjaciółką. Tak. Jakby, Jakby... Hmm, może to sprawi, że się pogodzimy. Nie możesz powiedzieć ej, Zosia, Rozejdźmy się, chciałbym poszukać miłości gdzie indziej, widzę, że ty też, tym bardziej, że pisał, że od dawna nie spali ze sobą i tak dalej. Na, mm, nie mogę się spoko. z nią rozstać, bo jesteśmy ze sobą tak długo, tylko jedno im w głowie. Buga, buga. 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 No historię o słuchaczy przyszedł czas, Klaudia tańczy, a wy widzicie to po pierwszy raz. Historię od słuchaczy, a, 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 Czy jestem dupkiem? bo odwołałem swoją obecność na weselu koleżanki na około półtora tygodnia przed nim. Półtora tygodnia to mhm. jeszcze nie jest tak mało. Są ludzie, którzy się zjawiają bez słowa albo tacy, którzy piszą SMS-a rano: "Ej, nie na twoim weselu". Jak długo ludzie planują wesela? Jak długo? Mhm. Dwa, trzy lata czasami. No dokładnie. To mówisz mi w tej sytuacji, że półtora tygodnia to jest, to wcale nie jest mało czasu? Ale dalej masz półtora tygodnia na to, żeby to miejsce zapełnić. To jest więcej niż dzień przed, żeby już tego miejsca nie zapełnić. Stary, wyobrażasz sobie być osobą, no. której ktoś mówi, ej przyjdziesz, zapraszam cię na moje wesele, a kiedy jest? Za tydzień. To wtedy od razu masz świadomość, że jesteś zapchaj dziurą. Od razu. Okej, okay, ale darmowa wyżerka, darmowe pićko, mhm. Hmm? Mam swoją wieloletnią paczkę znajomych z osiedla, z którymi znamy się praktycznie od czwartego, piątego roku życia i w czasach gimnazjalnych jej częścią stała się również bohaterka mojej opowieści. Nazwijmy ją Magda. Czyli harataliście w gałę, nagle piłka wypadła poza boisko, a tam przechodziła Magda z rozwianym włosem, kwiat przeleciał konie niej, odkopała do was w piłka. Wszyscy mieszkaliśmy obok siebie, chodziliśmy do tej samej podstawówki, gimnazjum oraz liceum. Co prawda nasze relacje nie zawsze były jakieś mega rewelacyjne, ale nawet do teraz potrafimy się wszyscy spotkać, wygadać i wybawić. A co najfajniejsze, jeżeli dochodzi do ślubu kogoś z nas, to wszyscy byli zapraszani zarówno na ceremonię, jak i na wesele. I gdzie tu problem? Ja wiem. No Bo być może nasz bohater nie będzie zaproszony na ceremonię. Magdzie jako jedynej najdłużej zajęło, aby na poważnie się z kimś związać, ale koniec końców jej się to udało i po jakimś czasie zaczęliśmy otrzymywać zaproszenia na jej ślub. Jako że ja jedyny z naszej ekipy wyprowadziłem się do innego miasta, to fizycznie zaproszenie dostałem trochę później niż reszta. Umówiliśmy się u przyszłej panny młodej w mieszkaniu na małą posiadówkę przy śledziku i kielichu, aby obgadać co i jak. Nice, na razie jest wszystko pięknie, co na się razie dzieje. Wiesz o co chodzi? Podczas naszego spotkania zapytałem koleżanki i jej wybranka wprost, czy mogę przyjść ze swoim partnerem oraz od razu zaznaczyłem, że to ich ślub, jeżeli będzie im to przeszkadzać, to nie ma problemu i przyjdę sam. W tym miejscu. muszę Nadmienić, że moi znajomi wiedzą, iż jestem związany z mężczyzną i wszyscy go znają. Zresztą nie dałoby się tego ukryć, będą z kimś ponad 8 lat. Gdybyśmy byli w innym kraju, powiedziałabym hmm, chyba na kogoś czas wesele w następnej kolejności ale u nas chyba czas na wyprowadzkę i wesele gdziekolwiek indziej. Zostałem kilkukrotnie zapewniony, że nie ma żadnego problemu i jak najbardziej możemy przejść razem. Do tej pory cudmiut, prawda? No właśnie, pięknie. gdzie tu problem? Otóż około półtora tygodnia przed ślubem... Ja wiem, no, mogę swoją teorię? Dajesz. Przez to, że nasz bohater ma partnera, co w kościołach naszych jest średnio postrzegane, to nasza bohaterka stwierdziła, żeby ksiądz nie miał z tym problemu, to ja nie zaproszę naszego bohatera do kościoła. Hmm, hmm. Może. Albo któryś z wujków ma problem. Otóż około półtora tygodnia przed ślubem, będąc w pracy, zobaczyłam, że dzwoni do mnie Magda odszedłem od swojego stanowiska i odebrałem po krótkim przywitaniu powiedziała, że ma do mnie sprawę a mianowicie jedna z naszych koleżanek spoza paczki nie wie czy będzie mogła przyjść i na 100% będzie wiedziała jakieś 2-3 dni przed ślubem i w związku z tym chciałaby żebym w razie czego przyszedł z nią zamiast ze swoim partnerem what? kompletnie nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć więc wydusiłem z siebie, że zobaczę i dam znać me, what? what? czyli to już, widzisz, to już nawet nie jest czas przed weselem, nie jest problemem tylko to, że jest jakaś randomowa laska, która mówi: Nie wiem, czy przyjdę, nie wiem, czy będę sama, czy nie, więc y, poczekajcie wszyscy na mnie. Straszne zachowanie. Już abstrahując od tego, dlaczego akurat ta osoba? Mhm. Dlaczego? Tak, to jest takie nietraktowanie poważnie Twojego związku i wycieranie tego w Twoją twarz, bo poproś sobie na przykład, nie wiem, na takiej samej równi. Pogadaj z jakimś małżeństwem i powiedz, ej, wiesz co, nie, przy, nie przeprowadzaj żony, bo moja koleżanka chce iść, weź ją. Okay. Jakby to brzmiało. Małżeństwo jeszcze nazwijmy, ma pierwszeństwo, bo to nie jest ten związek. Jakby patrząc z takiej perspektywy, załóżmy na to logiczne, aczkolwiek nie widzę tu nadal logiki. Chodzi mi o to, że ktoś powie, no nie, małżeństwa nie rozdzielisz, a ten związek jest nieugruntowany. No nie... my też nie jesteśmy ugruntowani. Nas byś rozdzielił. Tak. Ja też bym się czuła. <laughs> ja też bym się czuła tak samo. Niepotraktowana fair i bez szacunku w takiej sytuacji, jak nasz bohater. Dlatego właśnie się zastanawiam, czy nasza bohaterka, przez to, że to jest w ogóle jeden z najbliższych przyjaciół, zadzwoniła do kogoś innego, kto jest w nieu. Regulowanym, nieudokumentowanym związku i powiedziała: Ej, Ryu, a mógłbyś wziąć Magdę, bo wiem, że Twoja dziewczyna jest tylko Twoją dziewczyną. Jak się rozstaniecie, to nie chcę mieć na zdjęciach. Tylko... Słabo. Very słabo. Słabo. Po południu opowiedziałem wkurzone o wszystkim swojemu facetowi, co jego też doprowadziło do wrzenia, bo nie dość, że uznaliśmy to za hamskie, to dodatkowo on zrezygnował z jednego ze swoich zleceń, dzięki któremu mógł sobie dorobić, ale wolał pójść ze mną na to wesele. Napisałem więc Magdzie, że swoje miejsce zostawiam. Wolne dla tej koleżanki, i że mi przykro, ale my się nie pojawimy. Ona zaczęła pisać, że głupio wyszło, że przeprasza, ale uważam, że można było pomyśleć wcześniej, więc już machnąłem na to ręką. Eee, wyszło głupio, bo zadzwoniłaś półtora tygodnia przed weselem. Ej, bo twój chłopak to tylko twój Nie traktuję chłopak. go poważnie. Tak oficjalnie ci mówię w twarz. Nie dziwię się waszej reakcji zrobiłabym to samo. Żeby uzupełnić. O, wzięłabyś mnie z sobą miał wszystko? Tak! Dziękuję, ja bym cię zostawił. Żeby uzupełnić tę historię, dodam, że po tym telefonie rozmawiałem z kumpelką z naszej ekipy, która się wkurzyła i powiedziała, że podejrzewała, iż tak może się stać, bo Magda najprawdopodobniej nie chciała, żeby jej bogobojni rodzice wkurzyli się na wiadomość o tym, że wśród gości jest para złożona z dwóch chłopaków. A niech to. Czyli jedna. Mm. Dodatkowo po weselu dowiedziałem się, że pani młoda, na pytanie pozostałych członków naszej paczki, dlaczego mnie nie ma, odpowiadała, że sam z siebie zrezygnowałem w ostatniej chwili i jest przeze mnie wkurzona. Oh, wow. Na szczęście wcześniej wspomniana kumpelka, która mi powiedziała o kwestii rodziców Magdy, wszystko sprostowała i opowiedziała wszystkim, co się stało. No nie powiem, byli nieco zaskoczeni. Poza tym od tamtego czasu już nie mam kontaktu z Magdą i nie zamierzam go utrzymywać, choć wiem, że i tak się na pewno spotkamy we wspólnym gronie. Powiedzcie mi, czy w tym przypadku byłem dupkiem, czy może jednak powinienem pójść na ten ślub? Jesteś dupkiem tylko dlatego, że nie dałeś jej odpowiedzi na 5 minut przed ślubem pisząc SMS-a. <laughs> to jest jedyny powód, dla którego Cię mogę nazwać dupkiem. Trzeba ją było zniszczyć. To jest dla mnie przerażające, że żyjemy w świecie i to, to jest to, o czym bardzo często mówię. Wesela są robione nie dla państwa młodych, tylko dla rodziny. Tak. I tu jest pierwsza myśl: mmm, a czy moi rodzice będą ok z tym, że na naszym weselu będzie osoba o innej orientacji? To, to jest też twoje wesele, zapraszasz mm -hmm. osobę ze swoich to jest najbliższych przyjaciół. Najgorsze jest takie udawanie. Na samym początku zapytałeś się, chociaż nie musiałeś. Słuchaj, czy to będzie problem, jeżeli przyjdę z partnerem i ona: Nie, co ty przestań? No oczywiście, że nie. Po co udawała? Trzeba By było odpowiedzieć. Od początku powiedzieć, że wiesz co, daj mi czas zastanowić się, bo mam dziwnych rodziców. Wydaje mi się, że to mógł być problem taki minimalny, że dałeś jej przestrzeń do tego, albo daliście przestrzeń do tego, żeby mogła rozważać, czy Was zaprosi. Chodzi mi o to, że gdyby, gdybyście postawili tak wprost: przychodzimy z moim partnerem, bo, bo tak, bo to jest osoba, z którą żyję, to być może wtedy nie byłoby nawet takiej dyskusji. A nie tutaj wiem. było takie trochę zostawienie przestrzeni. Jeżeli nie, to nie, ja wiem, że to była trochę kurtuazja, ale z drugiej strony nie można zostawiać takich przestrzeni. Widocznie tak nie, zdaje. widocznie nie. W każdym razie nie miej żadnych wyrzutów sumienia. Zachowałeś tak. się tak jak każdy z nas by się zachował. Ja bym to jeszcze z... Bardziej dopiął pineskę, ale No. Ja mówię. No, ja, ja bym na przykład dzień przed powiedział: o nie, kurczę, nie przychodzę, a niech to. Ja, jak do tego doszło? To tylko nie dlatego, w... że Mateusz uwielbia patrzeć jak świat tak, płonie. Tak, jestem sadystycznym myślicielem, więc. Dlatego, jeżeli macie jakieś sadystyczne historie. Absolutnie, piszcie do nas, ponieważ ja wam powiem, jak komuś jeszcze bardziej sprawić przykrość. Na para.absurdumałpa.gmail.com po... po to tu się zbieramy, żebym tak wam jest. powiedział, jak niszczyć innych ludzi. A do tej pory możecie wracać pod swoje kamienie. Słyszymy się za tydzień. Oni nawet nie wracają, oni znikają. Jak się kończy podcast, to oni tak robią... Pa!